Proszę Państwa, Komisja Europejska pozwała Polskę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości za uporczywe uchylanie się od wdrożenia pakietu unijnych dyrektyw dotyczących ważnych obszarów życia obywateli. Po pierwsze, chodzi o rynek energii elektrycznej, gdzie Polska nie chce wypełnić warunków dyrektywy, co by doprowadziło do większego bezpieczeństwa dostaw i spadku cen energii elektrycznej. Po drugie, chodzi o opłaty lotniskowe, gdzie Komisja Europejska oczekuje, jeśli wysokość będzie dostosowana do jakości świadczonych usług. Zarówno w pierwszym przypadku, jak i w drugim widzą Państwo kary, które będziemy musieli zapłacić, jeżeli Trybunał Sprawiedliwości skaże nasz kraj. Wreszcie trzeci temat to transport kolejowy, gdzie Polska opóźnia się w otwarciu naszej sieci kolejowej na konkurencję, na wymianę sprzętu, na przepływ tego sprzętu, co niewątpliwie poprawiłoby warunki podróżowania w naszym kraju, a także wpłynęłoby na obniżenie cen biletów. Łączny koszt, który Polska będzie musiała zapłacić, jeżeli te dyrektywy nie zostaną wdrożone, w ciągu półrocza wyniosą tyle, ile wszystkie długi Centrum Zdrowia Dziecka. Mówimy o tym z oceną niezwykle negatywną. Wielokrotnie stwierdziliśmy, że wprawdzie Polska weszła do Unii Europejskiej, ale Unia Europejska nie jest jeszcze w Polsce. W każdym razie nie jest w takim zakresie, jak być powinna. Kolejne wnioski, kolejne pozwy Komisji Europejskiej, bo to nie jest pierwszy pakiet, kolejne pozwy Komisji Europejskiej do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości dowodzą niezbicie, że rząd premiera Tuska ma szalone kłopoty z dostosowaniem się do dyrektyw i znakomita część tych dyrektyw, gdyby została wprowadzona, wpłynęłaby bardzo pozytywnie na warunki życia i pracy Polaków. Szanowni Państwo, ja tylko jeszcze dodając do tego, co powiedział Przewodniczący, jeżeli Państwo zastanawiacie się, dlaczego w Polsce energia elektryczna potrafi być droższa niż w Niemczech, to właśnie dlatego, zresztą mamy tych dyrektyw dużo więcej, to są pozwy tylko i wyłącznie z października. Polska została pozwana w 6 sprawach w sumie i jest niechlubnym rekordzistą w tej kwestii. Mamy jeszcze na przykład dyrektywę dotyczącą odnawialnych źródeł energii, która miała być 5 grudnia 2010 roku, minął termin. Zostaniemy również za tą pozwani. Jeżeli Państwo zastanawiacie się, dlaczego tak drogie potrafią być bilety lotnicze w Polsce i dlaczego bardzo wiele linii lotniczych po prostu z Warszawy nie latuje, to jeżeli ktoś chce gdzieś polecieć dalej, to musi polecieć z Warszawy gdzieś, z Amsterdamu, do Paryża, do Frankfurtu i później dalej. To właśnie ze względu na ową dyrektywę lotniczą. Jeżeli Państwo zastanawiacie się, dlaczego właśnie koleje mają taką, a nie inną jakość i dlaczego nie pojawiają się inne linie kolejowe tutaj w Polsce, to właśnie dlatego, to właśnie między innymi ze względu na tą dyrektywę. Warto jeszcze zauważyć, że jedną z dyrektyw, których Polska nie wdrożyła, to jest na przykład dyrektywa o używaniu pestycydów. To też zostaliśmy poznani w Państwa. Celem dyrektywy jest ograniczenie ryzyka używania pestycydów dla zdrowia ludzkiego i środowiska. Znaczy ta lista zaniechań jest niesamowicie długa i może warto było, żeby rząd jednak zaczął zajmować się kwestiami stanowienia prawa, bo to jest podstawowa funkcja rządu. Inicjatywa ustawodawcza akurat w tych dziedzinach. Tym bardziej jakże blado wyglądają zapewnienia premiera Tuska w sprawie na przykład pozyskiwania środków na koleje. Jak to jest możliwe, jeżeli Polska zostanie skazana za niewdrażanie dyrektyw kolejowych, to po prostu tych pieniędzy nie dostanie. Pieniądze na budowę sieci energetycznej, jeśli zostaniemy skazani, to tych pieniędzy nie dostanie. Więc albo to jest priorytetem rządu, albo nie. Znaczy, to co premier zapowiada, to oczywiście jest to priorytet, to co się dzieje w praktyce, to jak właśnie widzimy, absolutnie nie. Chcieliśmy też skomentować wczorajszą interwencję policji, która odebrała matce dwoje dzieci, jako że pani ta nie uiściła w porę kary grzywny. Widzimy, że między Polską
Polską Donalda Tuska, a Polską Jarosława Kaczyńskiego, nie ma wielkiej różnicy. Czwarta Rzeczpospolita wysyłała swoje patrole o 6 rano, a Polska Donalda Tuska o 23. Na tym tylko polega ta różnica.